jestem Wera z liceum Kogito i postanowiłam wziąć udział w projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Znalazłam postać idealną, którą od razu postanowiłam się zająć. Jest to człowiek, który jest społecznikiem z krwi i kości, doświadczonym politykiem, inżynierem chemikiem oraz inżynierem agronomem, żołnierzem i można by wyliczać i wyliczać. Jest to człowiek, który zatwierdził decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Nazywa się on Jan Stanisław Jankowski. Urodził się w małej miejscowości, ale na szczęście jego rodzice byli na tyle majętni, że mogli go wysłać do gimnazjum. Bez problemu je ukończył, ale postanowił nie skończyć na tym swojej kariery naukowej. Poszedł na Uniwersytet Warszawski, za mało, więc na Politechnikę Warszawską, za mało, więc ukończył także Wyższą Szkołę Techniczną w Pradze. Jako student na początku XX wieku nie mógł tylko studiować, to było zdecydowanie za mało. Wiem, żarty żartami, pomyślicie teraz o wielkich imprezach, ale nie. Na początku XX wieku pewnym wyznacznikiem studiowania było zapisywanie się i uczestniczenie w jak największej ilości związków zbierających młodych ludzi, którzy chcieli, by Polska była niepodległa. Przez jego działalność w 1909 roku groziło mu aresztowanie, dlatego musiał uciekać z Warszawy. Opuścił Warszawę, ale nie zrobił tego w niesamowitym stylu, nie ukrywał się później w Alpach, dostał pracę na wspomnianym już Uniwersytecie Jagiellońskim. Albo niewspomnianym. Dalej zajmowały go sprawy społeczne, między innymi był reprezentantem Narodowego Związku Robotników w wielkim projekcie, jakim były skonfederowane stronnictwa niepodległościowe w Galicji. Jak to się mówi? Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, nie stchórzył, służył w pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego, a później był ułanem w Legionach Polskich. Po pierwszej wojnie światowej, w czasie dwudziestolecia międzywojennego, był 3 razy ministrem pracy i opieki społecznej oraz 2 razy posłem, wybranym z ramienia Narodowej Partii Robotniczej. Druga wojna światowa to czas, którego jest najbardziej znany. Został zastępcą delegata rządu RP na kraju. Samo stanowisko delegata było jedną z najważniejszych funkcji w okupowanej Polsce, ponieważ dobry człowiek na tym stanowisku zapewniał dobre połączenie pomiędzy Polską a Londynem. W tym 1943 roku dotychczasowego delegata Jana Piekałkiewicza aresztowano. Jankowski objął to stanowisko w kwietniu 1943 roku oficjalnie. Stefan Korboński uważa, że Jankowski był na miarę tego stanowiska, a nawet, że był najwybitniejszym delegatem. Z powodu jego decyzji łatwo go teraz obrzucić furą Wajna, ale zastanówmy się nad tym chwilę, zanim zaczniemy pochopnie osądzać. Toczyła się wojna o niepodległość Polski. Nie walczyliśmy już tylko przeciwko Niemcom, ale zbliżał się ze wschodu nowy okupant i za chwilę dojdzie do stolicy. Potraktują Polaków jak ofiary, które trzeba ratować, a w geście podziękowania przyjmą jeszcze naszą suwerenność. My tu nie mamy wyboru. Walki w mieście wybuchną, czy my tego chcemy, czy nie. Za dzień, 2 lub 3 Warszawa będzie na pierwszej linii frontu. Trudno sobie wyobrazić, że nasza młodzież, którą myśmy szkolili od lat, daliśmy jej broń do ręki, będzie się biernie przyglądała. Jeśli my nie damy sygnału do walki, ubiegną nas z tym komuniści. Ludzie wtedy oczywiście uwierzą, że chcieliśmy stać z bronią u nogi. Po powstaniu udało mu się uciec z Warszawy. Dalej pełnił obowiązki delegata rządu na kraj. W marcu 1945 roku dostał list z zaproszeniem od Sowietów. Pisali w nim, że zapraszają go na rozmowy, które miałyby unormalizować stosunki sowiecko-polskie. I dla Jankowskiego, i dla wszystkich innych, którzy dostali ten list, było to komiczne. Oni wiedzieli, że to jest podstęp, ale wiedzieli też, że jeśli odmówią przyjęcia tego zaproszenia, dadzą Sowietom kartę pod tytułem "My wyciągamy dłoń do zgody", a Polacy ją ignorują. Pojechał więc. Sowieci dali słowo honoru, że w czasie rozmów nic mu się nie stanie. Poszukali go, został aresztowany i wywieziony do Moskwy razem z 15 innymi wielkimi dowódcami Polskiego Państwa Podziemnego. Gdzie w czerwcu 1945 roku zrobiono im przedstawienie pod tytułem "Sąd". Zarzuty wobec Jankowskiego były wręcz absurdalne, ponieważ nie dość, że zarzucono mu kolaborację z Niemcami, to w akcie... Akcie czego? Akcie... No, jak się kogoś o coś oskarża. Akcie oskarżenia, no właśnie! W akcie oskarżenia napisano, że działając według instrukcji tak zwanego rządu emigracyjnego, kierowali robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i ZSRR. Z pogwałceniem wszelkiego prawa międzynarodowego skazano go na 8 lat radzieckiego więzienia. 2 tygodnie przed zakończeniem wyroku w niewyjaśnionych okolicznościach umarł. Człowiek, który żył Polską, wykonując najrozmaitsze role, gdy przyszło mu podjąć jedną z najcięższych decyzji II wojny światowej, zrobił to najlepiej jak umiał. Gdy jego życie było zagrożone, ale jeszcze bardziej zagrożony był interes Polski, poświęcił siebie. Jak powiedział, chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać.